czekać w następnej, ale degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru Six Degrees North. I jest to Creek. Wiśniowe piwo. 6% alkoholu. No i tak to piszą. Składniki to woda, słód jęczmienny, wiśnie 16%, drożdże i wrzos. Nie ma chmielu, jest wrzos. Okej. Okay. Ma być wspaniałym piwem owocowym na lato. Bardzo soczyste wiśnie prowadzą do słodkiego finiszu. Okej. Okay. I tu jest nasze piwo. Ma taką barwę miedzianą, można by powiedzieć, zamglona. Albo taki, wiecie co, pomarańczowy bursztyn. Serio. Jak widzicie, piany nie ma, ona szybko opada. Natomiast jak nalewacie, jest taka leciutka różowa, różowy odcień tej piany. No ona nie jest dokładnie różowa, tylko taka tylko, no, coś tam, coś tam. Aromat jest kwaśny, owocowy. No powiedzmy, że to takie kwaśne wiśnie. Ale też takie nuty, wiecie, belgijskiego piwa. No, jest trochę przyprawowo, trochę drożdże, jest ok. Trochę kolor myślałem, że będzie bogatszy, ale to zależy od tego, ile tych wiśni się doda. Proste, nie? Kwaśne, wytrawne. Z takimi tanicznymi nutami, ściągające. Fajne na lato, rzeczywiście. Kwaśne, soczyste, ekstremalnie odświeżające, fajnie się dopije. Alkoholu nie czuć. Ale czy to dokładnie jest Creek? No, nie dokładnie, to jest wiśniowe piwo. Dlaczego cały czas chcę wino powiedzieć? Wiśniowe piwo, kwaśne, ale nie od razu lambik z wiśniami. Nie do końca to. Jest ok, ale troszkę ta nazwa jest zwodnicza. To nie jest dokładnie wiśniowy lambik, tak? Nie bierze się lambika, później maceruje się razem z wiśniami przez 2 lata czy 3 i wtedy to wychodzi, tak? No nie. To jest zrobiony kwas na szybko z wiśniami. Słodki finish? Nie, on jest cierpki, a nie słodki. Ale ogólnie się to fajnie pije. No. Interesujące, trochę inne to piwo niż myślałem, że będzie. Ale okej. Okay. Rzeczywiście na lato odświeżające, wspaniałe. Inne, zdecydowanie inne. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Nie odpuśćcie żadnej nowej, ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście troszkę bardziej wspomóc ten kanał, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie. Wasze zdrowie. Cześć.